dokąd ja w tej chwili zmierzam, to popatrzcie, co się znajduje za mną z tyłu. To jest walizka gigantycznych kamieni wapiennych, ociosanych w starożytności dłutem egipskiego kamieniarza. To są fundamenty świątyni Totmesa III, tej świątyni, na której misja skalna ma swoją bazę i skąd robimy wypady na stoki u podnóża Dżebel Radżab, żeby prowadzić tam nasze wykopaliska. Świątynia została odkryta przez Polaków w latach 60. i od tamtej pory trwają tutaj badania archeologiczne, rekonstrukcyjne, z większą lub mniejszą częstotliwością, odbywające się co sezon. Ale w tej chwili przeniosłem się mniej więcej 500 lat wcześniej. Znajduję się na tarasie świątyni Mentuhotepa Nebchepetre. Tutaj chodzi o króla Mentuhotepa II z okresu średniego państwa. Chciałem wam tę świątynię pokazać szczególnie dlatego, że jest ona niedostępna do zwiedzania dla turystów. Stąd jedyna okazja, żebyście mogli zobaczyć, jak ta świątynia wygląda od tej strony, od której nigdy nikt jej nie widzi, to was tutaj przeprowadziłem wirtualnie wraz ze mną. Przy okazji chciałem wam zdradzić w ramach odkrywania tajemnic Egiptu kilka sekretów budowlanych starożytnych Egipcjan. Przede wszystkim pierwszy sekret budowlany to to, w jaki sposób świątynie w Deir el-Bahari zmieściły się w skałach. Dlaczego one nie wychodzą bardziej na wschód? Dlaczego musimy tak daleko w kierunku skał iść, żeby do nich dojść? Otóż dlatego, że te świątynie zostały w skały wmontowane, a przynajmniej ich tylne części. Popatrzcie tutaj. Znajduje się w najbardziej na zachód wysuniętej części świątyni grobowej Mentuhotepa II. I co my tutaj możemy zobaczyć? Popatrzcie wraz ze mną. Świątynia została usytuowana w wyciętym sztucznie przez człowieka takim czworokątnym, a może nie czworokątnym, tylko raczej trzykątnym, bo ta strona jest stroną otwartą, trzykątnym podciętym dżeblu. To jest wszystko robota sztuczna, wykonana przez człowieka 4000 lat temu. Tutaj znajdowało się sanktuarium świątyni, najbardziej niedostępna, zamknięta część tego obiektu. Niestety strop w ogóle się nie zachował. Jak widzicie, niewiele się z tej świątyni zachowało. Z 80 kilku kolumn też zostały takie okrawki, które raczej nie oddają splendoru tej świątyni wtedy, kiedy ona była 4000 lat temu oddawana do użytku. No ale co możemy tutaj z tej świątyni jeszcze wywnioskować na temat tego, jak świątynię w starożytnym Egipcie budowali? Bo mimo, że ta świątynia jest najstarszą świątynią w Deir el-Bahari, ma 4000 lat, jak podkreśliłem, świątynia kolejna, dopiero wybudowana za królowej Hatshepsut, jest o 500 lat młodsza. Ta jest najstarsza, ale techniki budowlane, wykorzystywane na świątyniach egipskich tak naprawdę niewiele się różnią od siebie. Jednakowo one wyglądały, czy to budowano w okresie piramid jakieś założenia, czy też budowano w okresie średniego państwa, czy też budowano w okresie nowego państwa. W bardzo podobny sposób ta budowa przebiegała. Przede wszystkim to, co wam się rzuca na pierwszy rzut oka, jak przyjeżdżacie do Deir el-Bahari oglądać świątynię, no to to, że te świątynie już stoją. A więc nie sposób jakby odtworzyć sobie, w jaki sposób te świątynie były budowane. A były budowane nie z takich już pięknie obrobionych, wygładzonych bloków kamiennych, tylko te bloki były półsurowcem. To znaczy, najpierw Egipcjanie, przychodząc na miejsce, w którym ma stanąć świątynia, orientowali się w terenie, czy ta świątynia tu się w ogóle zmieści. Jeżeli teren im nie pasował, trzeba było ten teren zmodyfikować do użytku architektów, no to mogli wyciąć kawał skały, żeby tę świątynię usytuować. Mogli też odwalić kawał zasypu. Mogli też w inny sposób tę świątynię na przykład ustawić na fundamentach, tak, żeby ona była wyżej, żeby był równy poziom, bo no, dżebel może być różny
pofałdowany, mogą być jakieś tam nierówności, mogą być tam przecież też jakieś większe skały, które trudno usunąć, ale które można obudować dookoła platformą i na tych skałach świątynię usadowić, tak jak właśnie było w wypadku świątyni Totmesa III, zlokalizowanej tam właśnie wyżej. Załatwieniu tego miejsca, już zorientowaniu się, jak to miejsce będzie wyglądało, trzeba było to miejsce wypoziomować. Oczywiście poziomowano w bardzo prosty sposób, za pomocą poziomic, takie rzeczy oczywiście oni mieli. W Gizie wykorzystywali przy budowie piramid inną technikę, zalewali wodą teren. Woda jest, wiadomo, płaska, lustro wody jest płaskie, więc w bardzo prosty sposób można było ten kąt prosty uchwycić. Tutaj tego nie robiono oczywiście, ale założenia też nie są takie gigantyczne jak w Gizie, więc mamy tutaj do czynienia troszeczkę z inną architekturą. Ale co należało zrobić, żeby ta świątynia tu stanęła po zlokalizowaniu miejsca? Położyć posadzkę, to jest numer jeden. Ale ta posadzka, pięknie wygładzona, wcale nie wyglądała tak w momencie, kiedy elementy budowlane na tę posadzkę tutaj przetransportowano. Te elementy były niewykończone, były półsurowcem. Tylko z brzegów ten kamień jako tak obciosywali, wygładzali, ustawiali jedną płytę do drugiej, żeby przylegała, po czym całą nierówną wierzchnią warstwę tego kamienia ścinali i wygładzali za pomocą piasku. Długo to oczywiście trwało, ale efekt był taki, że mamy tutaj do czynienia z takimi pięknie wygładzonymi płytami kamiennymi. Są tutaj płyty, które nie zostały jeszcze wygładzone. Przy starożytnych zostawiono je po prostu nie w formie nadal takiego półsurowca. Nie wykorzystano, albo one były ukryte za murami. No, Egipcjanie nie do końca byli takimi świetnymi, idealnymi konstruktorami, za jakich się uważa. To znaczy, oczywiście budowle wyglądają jako skończone pięknie, ale tylko wygląda pięknie to, co miało być piękne, to, co było widoczne, ale każdy zakamarek świątyni, niewidoczny dla osób, które tutaj do świątyni przychodziły, gdzieś z tyłu, gdzieś za ścianą, gdzieś pod murem, no to już były rzeczy nie do końca tak ładnie zrobione, po prostu takie, byśmy powiedzieli, niedoróbki pozostawione tu i tam. Wrócę tą samą drogą, którą wszedłem, bo tutaj zobaczyłem znakomity przykład takiej niewykończonej płyty, niewygładzonej. No popatrzcie, chociażby tutaj. Niewygładzona płyta to taka buła, tutaj sterczy kamienna. Jest to wszystko niestarte, niewykończone, ślady dłuta są, ale zostawiono. Zostawiono, no ponieważ w tym miejscu i tak stał mur, nikt tego nie widział. Przyklepano ścianą i tak już po prostu to zostało załatwione bez wysiłku, bez trudu, bo to jednak zajmuje cenne godziny, dni pracy, a takich nierówności na całej świątyni było bardzo dużo, murów tu było bardzo dużo, no więc gdyby chcieli to wszystko ładnie wyrównać, tak jak my to sobie wyobrażamy, że oni robili, no to trwałoby to i trwało, aż świątynia by, aż władca, który fundował świątynię, chyba by w końcu umarł ze starości, nie doczekawszy świątyni. Tu chodziło też przede wszystkim w Egipcie o czas. Mimo że Egipcjanie bardzo z tym czasem byli elastyczni, to znaczy tutaj nie w przeciwieństwie do naszych czasów nie było takich 2-3-letnich projektów budowlanych, które należało w tym czasie skończyć. Tutaj projekty trwały całe życie, bo władca, który fundował świątynię po wstąpieniu na tron, czy swój grobowiec, no to decydował się, żeby ta świątynia była rozbudowywana aż do jego śmierci, a nawet później następni władcy także takie świątynie rozbudowywali dalej. Przykładem jest chociażby słynny Karnak, największe sanktuarium na świecie. Co się działo natomiast po tym, jak te płyty tutaj położono, jak te płyty wstępnie wygładzono, jak ustawiano ściany? Naradzono sobie za pomocą takich specjalnych linii, które kamieniarze wykuwali na posadzce i wzdłuż tych linii potem murarze ustawiali mury. Zaraz wam te linie pokażę. To wszystko stoi pod murami, więc nie widać. Tak od razu tutaj na posadzce. Muszę znów wrócić w to samo miejsce. Będę biegał po tej świątyni chyba dzisiaj wielokrotnie w to same miejsca. Oczywiście tutaj, znów tutaj. Znów tutaj patrzcie, o tym mówiłem właśnie.
właśnie takie linie. Takie prowadnice, które wyznaczały granice ścian. Rozrysowana świątynia została niczym na kartonie, niczym na Bristolu jakimś, tylko że wszystko było w wersji kamiennej. Przychodzili murarze i stawiali ściany. Potem przychodzili dekoratorzy, te ściany wygładzali, kładli jakąś warstwę tynku i na tym malowali już to, co było trzeba. Oczywiście nie tak od razu. Też musieli przyjść mistrzowie, mierniczy, którzy wszystko wymierzyli. I teksty, które należało tam na świątyni umieścić, również zapisali wstępnie farbami, a dopiero potem przychodzili kamieniarze, artyści, ci, którzy już mieli te hieroglify wykuwać. Tutaj też mamy takie, popatrzcie, prowadnice, a w środku ściana, no jak ściana, no to już nie trzeba tak do końca równo tego wszystkiego wykuwać, mogą zostać ślady dłuta. Bodajże w 1971 roku ta świątynia była obiektem badań Niemców, misji niemieckiej, pod kierunkiem Dietera Arnolda. No i tutaj kilka refleksji Niemcy mieli, rekonstruowali świątynię, plany wspaniałe stworzyli, no ale jest pewna niejasność co do tej konstrukcji w samym centrum świątyni. Co to jest takiego w ogóle? Są aż trzy wersje hipotetycznego odtworzenia tej budowli, która tutaj się znajdowała po środku świątyni. Jedna wersja głosi, że to był taki postument, na którym stała niewielka piramida. Inny wariant to taki, że tutaj stała mastaba. Mastaba to jest taki poprzednik piramidy. Mastaba to jest ława w ogóle w języku arabskim, stąd kształt takiej piramidy jakby ściętej na pół i dorzucony ten ostry wierzchołek, a zostawiona tylko taka część trapezowata. I to jest właśnie ta mastaba, taka ława właśnie. Tak pierwsi faraonowie budowali swoje grobowce. Druga, trzecia już interpretacja, no to, że to może być taka baza pod usypany sztucznie z ziemi pagórek z zasadzonymi drzewami. Nie wiadomo, która z tych hipotez, tych teorii jest słuszna. Być może jednak przeważyłaby chyba ta związana z hipotezą mastaby. Prawdopodobnie to było coś takiego. Przejdę dookoła świątyni, żebyście mogli zobaczyć, chociaż troszeczkę pochłonąć tej atmosfery świątyni. Najlepiej w milczeniu. W milczeniu świątyni zwiedza się najlepiej. To moje gadanie jest tylko dodatkiem. Rampa i wejście na teren świątyni. Tutaj. Piękne, granitowe, solidne posadzkowanie. Płytowanie. Tak się to fachowo nazywa. Ta konstrukcja po środku, którą należało obejść, poruszamy się cały czas w gąszczu kolumn. Brakuje nam tutaj zadaszenia, więc wy musicie wraz ze mną prażyć się w słońcu. Na każdej kolumnie pozostałości zapisu hieroglificznego imienia królewskiego. Jak to świątynia grobowa, to i grób być musi, i takowy był. Poziom opadający długaśny korytarz prowadzi do komory grobowej Mentuhotepa II. Tu jest właśnie to wejście, popatrzcie. Oczywiście klasyczny egipski syf. Z drugiej strony nikt tej świątyni nie zwiedza, więc też nie ma za bardzo komu się za Egipcjan wstydzić. My do tego przywykliśmy, więc się nie wstydzimy. Świątynia została wykuta, czy wejście do grobowca zostało wykute w łupku
Esna, tak się nazywa ten materiał skalny. Wyżej jest taki czysty wapień, właśnie w którym my pracujemy na górze. Kamienie takie w strukturze zbitego mleka. To z kolei jest taka struktura, jak mówią Egipcjanie na to, Arabowie, tafla. To się wszystko tak bardzo rozpada. Wygląda jak bym porównał do ciasta francuskiego mniej więcej ta tafla. To jest łupet Esna. Bardzo szybko się w tym kuło korytarze, jak widzicie, momentalnie. Wczoraj byłem w Bab el-Guzuz. To jest taki grobowiec nazywany drugą skrytką w Deir el-Bahari, w którym ponad 150 sarkofagów zostało znalezionych z okresu 21 dynastii i całe założenie znajdujące się pod tą ulicą, która prowadzi tutaj do świątyni Hatshepsut, było wykute właśnie w takiej tafli, w takim łupku Esna. Tylko tam robota była trochę bardziej precyzyjna, muszę przyznać. A i też ten łupek Esna był taki tam chyba niżej twardszy, nie wiem, tam jest mocno zwietrzały przez to, że jest wystawiony nieustannie na te zmieniające się warunki pogodowe. Ocieplanie się, ochładzanie, ocieplanie, ochładzanie, czasami deszcze, ale przede wszystkim to słońce oczywiście. Przed świątynią, tak mniej więcej 100 metrów w kierunku troszeczkę bardziej na północ, znajduje się brama konia Bab el-Hosan, w której Howard Carter znalazł prowadzący znów ukośnie, analogicznie do tego szybu, również inny szyb, w którym na samym końcu znaleziono posąg króla Mentuhotepa II. Ten posąg znajduje się obecnie w muzeum w Kairze. Możecie go zobaczyć. Siedzący król na tronie, pomalowany na kolor czerwony, biały, ze słoniowatymi czarnymi nogami. Mówię takimi słoniowatymi, ponieważ to jest są Teby, we wczesnym okresie rozwoju sztuki tebańskiej. To jest średnie państwo jeszcze. Ta rzeźba nie była tak doskonała jak w czasów już rozwiniętego nowego państwa. To dopiero było raczkowanie pod względem stylu, więc ten posąg jest taki trochę, wydawałoby się, nie do końca doskonały. Król przypomina postać ulepioną z modeliny, wygotowanej, żeby ona była taka już potem zbita. No tak to mi się wygląda. Te nogi zdecydowanie im się nie udały, jak i cała postać taka bardzo plastelinowata króla wzbudza raczej nie za bardzo przyjemne skojarzenia. Tak jakby król miał zaraz się rozlać, jakby był z cukru jakiegoś, a nie z kamienia. A to, że wybuchł z kamienia, to w ogóle jest ważna sprawa, ponieważ kamień to była domena królewska. Wszystkie rzeczy wykonane z kamienia przynależały tylko i wyłącznie królowi. Jeżeli jakiś dostojnik też miał coś z kamienia, posążek na przykład, albo sarkofag miał kamienny, no to znaczy, że dostał ten przywilej od władcy. Sam nie mógł zapłacić, zamówić, nie mógł tego zrobić. To był przywilej dawany przez władcę. Tutaj jeszcze raz oglądamy niewykończoną posadzkę, budowanie posadzki. Widać jeszcze te linie prowadzące, o których mówiłem wam wcześniej, wzdłuż których stawiano inne płyty. Tutaj nie ścięty, w ogóle nie wyczyszczony do końca kamień. Nie wiadomo, na co miał przeznaczony. Płyta chyba też taka zwykła, posadzkowa. Na tych kolumnach oczywiście leżały jeszcze architrawy. Na architrawach leżał strop. Świątynia była zadaszona w całości. Niewiele z niej naprawdę dzisiaj zostało. Niewiele. Ale jak turysta przyjeżdża do Deir el-Bahari oglądać przede wszystkim świątynię Hatshepsut, to widzi też tą z jego punktu widzenia z lewej strony zlokalizowaną świątynię i nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, że ta świątynia jest 500 lat starsza od świątyni Hatshepsut. Nikt im tego prawdopodobnie nie mówi, bo nie są skoncentrowani na tych starszych budowlach, tylko na tej głównej Hatshepsut, za którą zakupili bilety. Tutaj z kolei znajdowała się właśnie w tym miejscu znajdowała się słynna kaplica Hathor. Znaleziono tutaj przepięknie dekorowaną wapienną kaplicę z rzeźbą krowy, z posągiem krowy. Ta krowa i ta kaplica została stąd
usunięta i znajduje się też w muzeum w Kairze, też możecie oglądać. To jest właśnie to miejsce, z tego miejsca pochodzi ta słynna krowa w kaplicy. Krowa symbolizująca Hathor, Hathor symbolizująca całą tą, cały ten dżebel, całą tę część Teb. Hathor była patronką tutaj tych gór, wersja Hathor, Merzseger, pani milczenia, to również synonim góry tebańskiej. Na niektórych blokach zachowały się jeszcze budowlane dipinti. To są z kolei takie oznaczenia, które malowano czerwoną farbą po to, żeby dopasować bloki do siebie, wiedzieć, w którym miejscu dany blok powinien być postawiony. Tutaj widać pozostałości takich dipinti, nie wiem czy dostrzegacie. Znaczy pozostałości, to są dipinti, nie pozostałości, widać pozostałości farby. Wszędzie ślady dłuta, o, też taki dipinto i tam niżej też. Te linie prowadzące ściany doskonale wyznaczają korytarz prowadzący do tej kaplicy Hathor, tej kaplicy z krową. Ściany się nie zachowały, w ogóle niewiele się z tej świątyni nam tutaj zachowało, możemy ubolewać, ale... To co teraz widzicie, na których blokach ja teraz chodzę, to z kolei nie ma nic wspólnego ze świątynią Mentuhotepa II. To są o 500 lat założenia młodsze w stosunku do naszych czasów, tak, pochodzą sprzed 3,5 tysiąca lat. To są fundamenty świątyni Tutmosa III. Potraktowano świątynię Tutmosa III podobnie jak Mentuhotepa II, czyli też wycięto kawał miejsca w dżeblu, żeby świątynię zmieścić, ale ta część świątyni z kolei no nie mogła być zbudowana na tym dżeblu opadającym, więc trzeba było ten dżebel do góry podnieść. Podniesiono go w ten sposób, że ustawiono tutaj taką gigantyczną kamienną platformę i ta platforma była miejscem, na którym położono dopiero posadzkę i na którym stanęła świątynia. Mam nadzieję, że podobał Wam się dzisiejszy odcinek. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, proszę zasubskrybujcie mój kanał. Także kliknijcie, lubię to, ten dzwoneczek również, żebyście nie przegapili żadnego kolejnego materiału, które będą się pojawiać już niedługo ze znacznie większą regularnością. Póki co żegnam Was z Deir el-Bahari w Egipcie.